kupić. Kacperek, może się w chowanego pobawimy? Nie, Julka, to jest dla frajerów. No to ja nie wiem, w co ono. No to może ja się zapytam Jurka, w co się będziemy bawić. Może on podsunie jakiś fajny pomysł. No dobrze, biorę Jurka w takim razie, tylko muszę na niego rzucić takie zaklęcie. Czary mary, hokus pokus, Jurku przemów. Dobrze Jurku, powiedz mi, czyli twojemu władcy, cóż my mamy dzisiaj z Jurką robić? Dobrze, dziękuję. Proszę usiąść. Ja już wiem, co będziemy dzisiaj robić. I co? No poczekaj, Julka, troszeczkę. Najpierw trzeba coś wręczyć Jurkowi. Jurek dostaniesz. Jurek, dostaniesz odznakę. Ale Kacperek koza, my? Jaką odznakę dostanie Jurek? Jurek dostaje odznakę pomysłowego Jurka, bo poczułem taki pomysł, że to będzie pomysł roku. Także chodź, ci pokażę, o co chodzi. Dziękuję Jurek, fajne z ciebie piątko. Cześć twoje, czy oczy zielone, oszalałem na du 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 cały los. O Boże, dlaczego się wyłączył telewizor? To w takim momencie, przecież ja czekałam miesiąc na ten koncert Zenka. Boże, co się dzieje? Boże, dlaczego się nie włączasz? Bo postanowił mój telewizor odmówić dzisiaj posłuszeństwa. No i co teraz? Boże, sprawdzę. 2% muszę podłączyć ładowarę. Dlaczego nie działa? O Boże, babciu, co tu się dzieje? Co to ty, czy też ty chcesz ze mną ładowarą współpracować? No to co, wszystko się zepsuło? Telewizor, ładowarka, co to mikrofalówka, lodówka i babkę z torbami chcą puścić? No co tu się dzieje? Jakieś demony, duchy? Co się dzieje? Ja czuję tu jakiś niepokój. Kacperek, natychmiast proszę opuścić już ten dom. Widzisz, że mamy same kłopoty przy szczepie. Wasz spisek z demonami i wszystko po kolei się teraz psuje. Kacperek, nie tak miało to wyglądać. Babciu, no ale może po prostu nie ma prądu? Gdzie prądu nie ma? To przecież jego sprawka. No to przecież możesz sprawdzić. No ale czekaj, no przecież ty masz trochę racji, Julka, no. Czekaj, sprawdzimy to. No dobrze, w takim razie przetestujemy. No i nie ma. No nie. No to...
Niestety, Jacperku, tym razem no to nie twoja wina była. No nie była. No co teraz? No co teraz? Pewnie w całej okolicy nie ma prądu. I co ja mam teraz robić? No bez telewizji, bez komputera, bez telefonu, no. No babciu, no możesz się przecież z nami pobawić. No tak to babka jeszcze nie zwariowała. Zobaczymy, co tam sąsiad robi. Halo! Dlaczego u niego się światło świeci? Skąd on ma prąd? No to jasnej cholery! Ja wiedziałam, że to jest wredna świnia. Pewnie ma jakiś nielegalny kradnie, ciągnie skądś prąd i tak to właśnie jest. O nie, 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 tak się nie będziemy bawić. A was co tak śmieszy, że co, że mamy sąsiada złodzieja do jasnej cholery? Ja wiedziałam, że to jest zawsze wredna świnia. Jak już jesteś wredną świnią, to wredna świnia nikt z ciebie nie wyjdzie. Zawsze nią pozostaniesz. Sąsiad jest. No, nareszcie tak troszeczkę coś tam świta i już troszeczkę mądrzej myślicie. Wyszedł na zewnątrz. No to czekajcie, idziemy tam do niego. My? No my, jak to? Pójdziemy tam razem. No trudno, no dzisiaj musimy działać w jednej drużynie, jak rodzina. W takim razie, no... Zbierajcie się już. Ja babka tam zrobi niezłą rozróbę, a wy cały czas tylko przytekujcie i mówcie, babka masz rację. Córka, chodź do sąsiada, zobaczymy tam, jakie będą dymy. No, Jurek miał rację, super genialny pomysł miał. Chodź. Dobra, chodź. No, Kacperek ma fajne zabawki. Ja myślę, że to się może dzisiaj przydać. No. Ty, wredna świnia! O, cześć Kenia, też miło mi ciebie widzieć. Nie, nie, bez takich. Powiedz mi lepiej, skąd to masz? A to już Kenia nie twój interes. A więc tak jak myślałam, złodziej z ciebie. Jaki złodziej? No złodziej! Nikt tego w okolicy nie ma, tylko ty, a to jest nielegalne. No Henia, no jakie nielegalne, no bez przesady, no. No może i to sprowadziłem z zagranicy i nikt nie ma tego w okolicy. Ale żeby od razu mówić, że nielegalne, no... Przecież to są tylko grabie, a wiesz, że ja jestem kolekcjonerem grabi. Tato mi tu wyjeżdża z grabiami, mi chodzi o prąd. Jaki prąd? O co ci Henia chodzi? Nie. Pewnie jeszcze się wszystkiego wypierę. Już tutaj. Wyciągam pikawę i zaraz jej użyję. Powtarzam, zaraz jej użyję. Tu. Nie, babciu, nie rób tego, to nasza wina, no. To ja wyłączyłem prąd w domu. Babciu, to my naprawdę, proszę, nie zabijaj pana Zbysia, no. No i tak jak myślałam, coś ta sprawa mi się wydawała taka podejrzana. Ale dobrze, że się przyznaliście. Czyli wszystko jest okej? Okay. Chyba śnicie szczury, że wam się upiecze. Ja myślę, że pan Zbysiu wam znajdzie jakąś fajną robótkę, tak? Ano pewnie, no jak najbardziej mi się tu pomoc przyda. I widzisz, Kacperek, nasz plan się nie powiódł. Jeszcze się odegramy. Czas na gąskę.